Давай, скупаки! Давай, давай, давай!
Давай, давай! Tenerz, za wami pierwszy sparing na zgrupowaniu w Grodzisku Wielkopolskim. Pokonaliście 2-1 Wartę Poznań. Ciekawy sparing, który chyba dał wam trochę nauki. Bardzo wartościowy sparing z bardzo trudnym przeciwnikiem, co pokazał mecz. Też warunki atmosferyczne dzisiaj nie były sprzyjające do gry, co pokazała pierwsza i druga połowa, w której wiatr troszkę rządził na boisku. My lepiej poradziliśmy sobie jednak z tymi zewnętrznymi niedogodnościami. Nie w tak dużym stopniu jak w poprzednich sparingach realizowaliśmy nasze założenia, ale i przeciwnik był bardzo fizyczny, bardzo silny i też dobry w realizacji swoich zadań. Dlatego tym większe brawa dla chłopaków, że podjęli walkę. Piłkarze Warty grali bardzo ostro. Doszło do tego, że w 86 minucie mecz przerwano. No niepotrzebne takie sytuacje wydarzały się na boisku. Dużo ataków na nogi, czy to przypadkowych, czy celowych. Nie chcę się teraz tego oceniać. Sędzia zakończył mecz bardzo słusznie, urywając 2 minuty. Erik Wendocha, 4 gol, 4 mecz. Rokuje to dobrze na ligę. Rokuje dobrze, ale sparingami ani nie zdobywa się punktów, ani też późniejszego uznania na koniec sezonu. Bardzo dobrze wkomponowuje się w zespół, jest bardzo ważną postacią tego zespołu, dużo daje, a przede wszystkim ma bardzo dobre umiejętności, które w przyszłości mogą dać mu wiele dobrego, jeżeli będzie dalej tak się rozwijał. Jest to bardzo dobry napastnik, materiał na bardzo dobrego napastnika.